Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Dziś przeniesiemy się do roku 2011. Na początek najważniejsze wydarzenia. Polska obejmuje prezydencję w Unii Europejskiej. Jan Paweł II zostaje beatyfikowany przez Benedykta XVI. W USA po raz ostatni ląduje prom Atlantis, kończąc misję promów kosmicznych. W Polsce na Okęciu awaryjnie bez podwozia ląduje lot 016 Polskich Linii Lotniczych LOT. Odbywa się Narodowy Spis Powszechny, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wprowadza nowe oznaczenia telewizyjne. Powstaje aplikacja Snapchat. To były wydarzenia z roku 2011, a teraz co tam panie w telewizji? TVP2 poznajemy rodzinkę.pl i zaczyna się poszukiwanie głosów w ciemno w The Voice of Poland. W Polsacie pojawiają się trudne sprawy obcych ludzi i ich pamiętniki z wakacji. A także program Must Be the Music, tylko muzyka. TVN kończy emisję Tańca z Gwiazdami i rozpoczyna emisję X-Faktora. Na telewizyjnym podwórku pojawiają się kanały VH1 Europe, Polo TV, Kino Polska Muzyka, Polsat Sport News, TV6, Viacom Blink i TV Disco. W HD zaczynają nadawać Travel Channel, HBO 2, Cinemax 2, HBO Comedy, Canal Plus, Romance TV, Nickelodeon, TVN Turbo, TVN 7, TVN Style i E-Entertainment. BBTV zmienia nazwę na Duck TV, Playhouse Disney na Disney Junior, MTVN HD na MTV Live HD, Canal Plus Sport 2 na Canal Plus Goal, a dotychczasowy Canal Plus Goal na Canal Plus Weekend. Planet zmienia nazwę na Planet Plus, Ale Kino na Ale Kino Plus, Mini Mini na Mini Mini Plus, Kuchnia TV na Kuchnia Plus, a Domo TV na Domo Plus. Crime and Investigation zmienia nazwę na Polsat Crime and Investigation. VH1 Polska zostaje zastąpiony przez Comedy Central Family, a Zig Zap przez Teletoon Plus. Teraz trochę szerzej o programach z 2011 roku, na początek rodzinka.pl. Był to polski serial komediowy w reżyserii Patryka Joki i był emitowany od 2 marca 2011 do 3 maja 2020 na antenie TVP2. Oparty był na kanadyjskim serialu Les Parents. Serial opowiada o rodzinie Boskich, pięcioosobowej rodzinie mieszkającej w Warszawie. Panią domu jest Natalia, w tej roli Małgorzata Kożuchowska, szefowa wydawnictw Pism Kobiecych. Jej mężem jest Ludwik, w tej roli Tomasz Karolak, z zawodu architekt. Razem wychowują trójkę dzieci. Tomka, w tej roli Maciej Musiał, Kubę, w tej roli Adam Zdrójkowski i Kacpra, w tej roli Mateusz Pawłowski. Kolejny z nowych programów 2011 roku to The Voice of Poland. Program typu Talent Show, emitowany na antenie TVP2 od 3 września 2011. Oparty na międzynarodowym formacie The Voice, stworzonym przez Johna de Mola, który zapoczątkował ten program w Holandii. Celem programu jest odkrycie utalentowanych wokalnie osób powyżej 15 roku życia. Nagrodą główną jest podpisanie kontraktu fonograficznego z wytwórnią muzyczną Universal Music Polska oraz tytuł najlepszego głosu w Polsce, a od trzeciej edycji również nagroda pieniężna w wysokości 50 tysięcy złotych. Najpierw odbywają się przesłuchania w ciemno, w których udział bierze około 100 uczestników, którzy zostali wyłonieni podczas nieemitowanych pre-castingów i po wejściu na scenę każdego uczestnika jurorzy obroceni są tyłem i gdy głos tego uczestnika spodoba się któremuś z jurorów, odwraca się i automatycznie ten wykonawca bierze udział w dalszej części programu. Gdy kilku jurorów się odwróci, może sobie wybrać, do której grupy chce pójść i od 11 edycji podczas przesłuchań w ciemno jest również wprowadzony bloker. To znaczy, że juror, który pierwszy się odwraca, może zablokować pozostałych, na przykład jednego albo dwóch jurorów i oni nie mogą już wybrać tego uczestnika do swojej drużyny. Później odbywają się bitwy, gdzie po dwie osoby z tej samej drużyny walczą o przejście dalej, wykonuje wspólnie tę samą piosenkę i juror decyduje, który z nich powinien przejść dalej.
Później następują nokauty. W pierwszej edycji była to dogrywka, w którym jurorzy eliminują kolejne osoby i trzy osoby z każdej drużyny przechodzą później do odcinków emitowanych na żywo. I każdy odcinek na żywo kończył się eliminacją jednej osoby z grupy i widzowie głosowali poprzez głosowanie SMS-owe i to oni decydowali, kto powinien dalej przejść. I po jednej osobie z każdej drużyny, od każdego jurora przechodziło do finału, no i również odbywało się głosowanie SMS-owe i wygrywał ten, który otrzymał najwięcej głosów. Kolejny z programów to Trudne Sprawy. To serial paradokumentalny emitowany 28 lutego 2011 na antenie Polsatu, oparty na niemieckim formacie Familien im Brennpunkt, emitowanym na antenie niemieckiego kanału RTL. Każdy odcinek opowiada inną historię dotyczącą problemów patologii życia codziennego. Wszystkie historie napisane są przez scenarzystów i są symulowane przez aktorów amatorów wyłonionych podczas castingów. Serial nie posiada ścisłego scenariusza, narzucone problemy są dowolnie interpretowane przez aktorów amatorów. Widz jest również postawiony przed subiektywnymi opiniami negatywnych i pozytywnych bohaterów każdego odcinka. I oczywiście stałą częścią programu jest symulowany wywiad z nimi. Poza tym jest również lektor w tej roli Tomasz Orlicz, który jest bohaterem wszechwiedzącym, przybliżający widzom sytuację i okoliczności. Kolejnym programem jest drugi z seriali paradokumentalnych Pamiętniki z wakacji. Emitowane było na antenie telewizji Polsat od 8 października 2011 do 28 kwietnia 2013 oraz ponownie od 2 marca 2016 do 25 maja 2016, oparty na niemieckim oryginale X-Diaries, emitowanym na antenie niemieckiego kanału RTL2. Każdy odcinek opowiada inną historię dotyczącą problemów życia codziennego, ale tym razem za granicą. Wszystkie historie napisane są przez scenarzystów i są symulowane, odgrywane przez aktorów amatorów wyłonionych podczas castingów. Podobnie jak Trudne Sprawy, serial nie posiada ścisłego scenariusza. Narzucane problemy są odgrywane przez aktorów amatorów, są interpretowane według własnych upodobań aktorów. Widz jest postawiony przed subiektywnymi opiniami negatywnych i pozytywnych bohaterów tego serialu i oprócz tego są stałą częścią tego programu, są symulowane wywiady z każdym z nich. Oprócz tego jest również lektor w tej roli Tomasz Orlicz, wszechwiedzący bohater, który przybliża widzom świat przedstawiony. Kolejny z nowych programów to Must Be The Music, tylko muzyka. Był to program typu talent show emitowany od 5 marca 2011 do 8 maja 2016 na antenie telewizji Polsat. Oparty na brytyjskim formacie Must Be The Music emitowanym na antenie telewizji Sky One. Must Be The Music mogli wziąć udział wokaliści, ale również zespoły, chóry, beatboxerzy oraz instrumentaliści. Do castingów emitowanych na antenie było wybierane 150 uczestników podczas precastingów w wielu miastach Polski. Uczestnicy później występowali przed jury, które oceniało ich wykonanie. Aby przejść do kolejnego etapu, uczestnik musiał przynajmniej zdobyć 3 pozytywne noty. W przypadku remisu 2 głosów na tak, a 2 głosów na nie, uczestnik mógł zaprezentować drugi utwór. Do odcinków emitowanych na żywo wybieranych było 32 uczestników, którzy za każdy swój występ zarabiali pieniądze, a kwota, jaką otrzymają, zależała od liczby głosów, jaką zdobyli podczas głosowania na portalu Facebook. Następnie odbywały się półfinały i do finału przechodziło 2 wykonawców z każdego koncertu, a jeden z przegranych z wszystkich półfinałów z tak zwaną dziką kartą, zdobytą dzięki głosom na Facebooku, to było od 2 edycji, i jeden z przegranych ze wszystkich półfinałów dzięki dzikiej karcie zdobytej od słuchaczy radia RMF FM. W 8 edycji była przyznawana również dzika karta od jurorów. Zwycięzca programu otrzymywał 100 tysięcy złotych oraz występ podczas festiwalu Sopot Top Trendy, a od 2015 roku był to Polsat Superhit Festival albo występ podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów. Zależało to od pory roku, w której była emitowana dana edycja. Jeszcze jeden z nowych programów 2011 roku to
X Factor. Był to również program typu talent show. Był adaptacją międzynarodowego formatu The X Factor, który został stworzony w 2004 roku w Wielkiej Brytanii przez Simona Cowella. Polska wersja była produkowana przez Fremantle Media i była emitowana przez telewizję TVN. Dwie edycje programu prowadzone przez dziennikarza TVN24 Jarosława Kuźniara, a po jego rezygnacji w trzeciej edycji został zastąpiony przez Patrycję Kazadi. W jury początkowo zasiadali Kuba Wojewódzki, Czesław Mozyl i Maja Sablewska. W drugiej edycji Maję Sablewską zastąpiła Tatiana Okupnik, a w czwartej edycji do trójki dołączyła Ewa Farna. Program miał za zadanie wyłonienie utalentowanych wokalnie uczestników, solistów i zespoły. Pierwszym etapem były pre-castingi w obecności producentów programu. Później były castingi, gdzie uczestnicy występowali przed jury i to oni decydowali, czy mogą przejść do kolejnego etapu. W kolejnych etapach zostało wybrane 9 aktów w 3 grupach. Soliści do lat 24, od lat 25 oraz zespoły wokalne i w każdej grupie zostaje przydzielony jeden juror. Uczestnicy prezentują się później w odcinkach emitowanych na żywo i w każdym odcinku eliminowana jest jedna osoba z każdej grupy. Finałowa trójka pojawia się w finale i prezentuje swoje utwory i wtedy zostaje wyłoniony za pomocą SMS-ów zwycięzca programu, który wygrywa 100 tysięcy złotych oraz kontrakt na nagranie albumu muzycznego. Pierwszą edycję wygrał Gienek Gloska, drugą edycję Dawid Podsiadło, trzecią wygrała Klaudia Gawor, a czwartą edycję Artem Furman. I to by było wszystko na temat programów telewizyjnych z roku 2011. W kolejnym przeniesiemy się do roku 2012. Do zobaczenia!